Proszę o zajmowanie miejsc, za chwilę rozpoczniemy sesję. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Zacznę od klauzuli informacyjnej. Szanowni Państwo, informuję, że obrady Rady Powiatu w Poznaniu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podstawą prawną jest artykuł 6 ustęp 1 litera C rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wskazanego w artykule 15 ustęp 1a ustawy o samorządzie powiatowym. Szanowni Państwo, otwieram 61. sesję Rady Powiatu w Poznaniu. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam, a szczególnie gorąco witam Pana Starostę, Wicestarostę, członków Zarządu Powiatu w Poznaniu, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz. Witam wszystkie Panie i Panów Radnych Powiatu Poznańskiego. Szczególnie serdecznie także witam zaproszonych gości, w tym także laureatów Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. A także witam wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz osoby, które oglądają naszą transmisję online. Szanowni Państwo, stwierdzam obecność 28 radnych. Mamy więc kworum i możemy rozpocząć nasze obrady dzisiejsze. Zacznę od wprowadzenia zmian w porządku obrad, a mianowicie otrzymałem od Zarządu Powiatu w Poznaniu prośbę o dokonanie wprowadzenia nowego punktu 18 w porządku obrad, rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2430P ulica Złotnicka, miejscowość Złotniki. Państwo otrzymaliście go na druku numer 845. Proszę sprawdzić, bo wszyscy Państwo radni powinni otrzymać ten druk i przed sesją mieć możliwość zapoznania się z tym drukiem. Natomiast ze względu na powagę sprawy i tak jak Państwo widzicie, sprawa dotyczy publicznych dróg powiatowych, chciałbym Państwa radnych poprosić o wprowadzenie do porządku obrad tego nowego punktu poprzez głosowanie. I niniejszym zarządzam głosowanie nad nowym porządkiem obrad, a Państwa radnych proszę o przyjęcie tego nowego, poszerzonego porządku. I bardzo proszę o oddanie swojego głosu. Dziękuję. Nowy porządek obrad przyjęty został jednogłośnie 28 głosami za. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym mamy przyjemność wręczyć Nagrodę Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Dziękuję. Pan wiceprzewodniczący mnie poprawił jeszcze głosowanie nad protokołem. Drodzy Państwo, czwarty punkt porządku obrad to jeszcze zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji 60. Protokół z dnia 20 marca 2024 to nasza ostatnia sesja. Ponieważ nie wpłynęły żadne wnioski o dokonanie zmian lub sprostowań, proszę Państwa radnych o przyjęcie tego protokołu w takiej wersji, jak został wystawiony do podpisu. I bardzo proszę o uruchomienie systemu do głosowania, a Państwa radnych o przyjęcie tego protokołu. Protokół został także przyjęty jednogłośnie 28 głosami za. Dziękuję. Szanowni, teraz przechodzimy do piątego punktu porządku obrad. Tak jak Państwu zacząłem już przed chwileczką przekazywać, to wręczenie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienie i ochrony kultury za rok 2023. Tą część poprowadzi Wydział, pracownicy Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej i oddaję Państwu głos. Bardzo proszę, Panie Macieju. Szanowni Państwo,
Nazywam się Maciej Pawlik i mam wielką przyjemność Państwa powitać, a zarazem przeprowadzić przez uroczystość wręczenia nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagrody w tej szerokiej dziedzinie przyznawane są już od 16 lat. To uznanie za kształt pracy artystycznej, znaczące rezultaty twórcze, także w minionym roku, oraz osiągnięcia w zakresie organizowania i upowszechniania kultury. To również docenienie wkładu w tworzenie oferty kulturalnej Powiatu Poznańskiego, która z pewnością nie byłaby tak bogata bez zaangażowania i pasji twórców, którzy zostaną dziś wyróżnieni. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Jana Grabkowskiego, starostę poznańskiego. Panowie przewodniczący, panie i panowie radni, drodzy goście. Zawsze, kiedy myślę o powiecie, to myślę o dużym zbiorowisku mieszkańców, to jest 450 tysięcy, silnym powiecie gospodarczo, silnym powiecie intelektualnym poprzez swoich mieszkańców, wieloma przedsiębiorstwami, ale także, i co jest niezwykle ważne, powiecie silnym i w zasoby tak zwane kulturalne i w ludzi, którzy w szeroko rozumianej kulturze pracują i się nią zajmują. To tworzy siłę tego powiatu, bo przecież praca czysta, życie bez kultury jest życiem niepełnym. I dlatego tak bardzo sobie cenimy, że są wśród nas ludzie, którzy tą działalność artystyczną, kulturalną wznoszą na najwyższe poziomy. To jest dla nas zaszczyt, że możemy dzisiaj przyznać nagrody tym osobom, które spowodowały, że my jako zwykli zjadacze chleba i korzystający, umiejący korzystać z tego, z tych dóbr, które nasi przedstawiciele wykonali, wymyślili, zrealizowali, jesteśmy trochę lepsi. To daje też asumpt do myślenia o tym, że powiat poznański, jego mieszkańcy są po prostu bogaci o tą część życia, które powoduje, że możemy uczestniczyć w przedstawieniach, że możemy pojechać do dworu w Skrzynkach, który jest doskonale prowadzony, gdzie artyści występują w różnego rodzaju przedstawieniach czy koncertach. To wreszcie też ta nasza działalność, którą pokazujemy współfinansując Teatr Muzyczny czy Filharmonię, gdzie artyści tych instytucji jeżdżą po gminach powiatu poznańskiego i zbliżają tą kulturę do naszych mieszkańców. Bo zupełnie innym jest odbieranie kultury w bezpośredniej bliskości, kiedy mamy artystę na wyciągnięcie ręki. To jest zupełnie inne postrzeganie i zupełnie inne czucie tego wszystkiego, niż jak idziemy gdzieś daleko na scenie, artyści w swojej gromadzie występują. To nie jest to bezpośrednie czucie. My chcemy, żeby artyści byli blisko nas. I tak dzisiaj też będzie. Bo te osoby, które dzisiaj dostają nagrody, to są osoby, które są blisko ludzi. I chcę wam naprawdę podziękować i pogratulować wszystkim ludziom, którzy tą działalność kulturalną dla mieszkańców powiatu, także dla siebie, bo przecież tak trzeba też myśleć, realizują, bo tak jak powiedziałem, to zwiększa potencjał powiatu poznańskiego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję panie starosto. Poproszę o pozostanie tutaj z nami na środku. Zapraszam też pana Piotra Burdajewicza, przewodniczącego Rady Powiatu w Poznaniu. Ja poproszę przewodniczącego. Pana Pawła Bociana zapraszamy.
Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do wręczenia nagród powiatu poznańskiego. Trzecią nagrodę powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymuje pan Karol Górski. Zapraszam. Pan Karol Górski to doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa germańskiego. Związany jest z ziemią pobiedziską. Prowadzi badania na temat obrazu powstania wielkopolskiego w literaturze niemieckiej. Jest propagatorem wielkopolskiego czynu powstańczego. Znajduje się także w gronie współredaktorów Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wielkie brawa jeszcze raz, szanowni państwo. Dziękuję bardzo. Laureatką nagrody drugiego stopnia jest pani Aleksandra Itkowska. Brawa, szanowni państwo, za moment, tylko dopowiem, że pani Aleksandra ze względu na obowiązki zawodowe nie jest dziś tutaj obecna. W jej imieniu tą nagrodę odbiorą rodzice. Natomiast zanim państwa poproszę, to zostałem poproszony o przeczytanie podziękowań od pani Aleksandry, którą docelowo przekażą rodzice na ręce pana starosty. Szanowni państwo, w związku z próbami do zbliżających się egzaminów końcowych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina nie mogę w dniu dzisiejszym osobiście być z państwem i odebrać nagrody powiatu poznańskiego. Niemniej jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie być docenioną za wkład pracy w dziedzinie artystycznej. Ogrom czasu i wysiłku wkładam w rozwój artystyczny. To właśnie w powiecie poznańskim wszystko się zaczęło. Od najmłodszych lat kształciłam się w szkołach muzycznych pod czujnym okiem pedagogów. Dlatego docenienie mnie w miejscu, w którym wszystko się zaczęło, jest dla mnie tak ważne. Takie momenty, takie nagrody uskrzydlają i dodają sił do dalszego działania i rozwoju. Zatem bez chwili zawahania zabieram się do dalszej pracy. Talent to tylko procent, jaki dostajemy. Praca, którą wkładamy, daje największy rozwój i rezultat. Jednak tylko my jesteśmy świadomi tego, ile tak naprawdę robimy. Wychodząc na scenę, liczy się tylko efekt końcowy, który jest właśnie rezultatem naszej ciężkiej pracy. Nikt nie widzi setek godzin, ćwiczeń, niekiedy wylanych łez, porażek. Z serca chciałbym podziękować państwu oraz pani Magdalenie Pawlaczyk, dzięki której mogę przekazywać podziękowania. To właśnie pani Magdalena zgłosiła moją kandydaturę. Mam ogromne szczęście w życiu trafiać na takie anioły, za które jestem po stokroć wdzięczna. Dziękuję również moim rodzicom, którzy na każdym kroku wspierają mnie od najmłodszych lat. Bez nich nie byłoby mnie w miejscu, w którym jestem aktualnie. Wszystkim laureatom i wyróżnionym z serca gratuluję. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Z wyrazami szacunku, Aleksandra Itkowska. Zapraszam rodziców. Szanowni państwo, pani Aleksandra to pochodząca z Kórnika wokalistka i pianistka, wielokrotna laureatka festiwali o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Otrzymała również nagrodę specjalną na 15. Festiwalu Polskiej Piosenki imienia Janusza Kondratowicza w Luboniu. Wielkie brawa dla rodziców również. Dziękujemy bardzo. Nagrodę pierwszego stopnia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymuje pan Grzegorz Tomczak. Zapraszam. Pan Grzegorz to mieszkaniec Dopiewa, poeta, autor tekstów, piosenek, bard, kompozytor, artysta estradowy. Do połowy lat 80. współpracował z czołówką polskiej estrady. Jego piosenki śpiewali m.in. Maryla Rodowicz, Andrzej Zaucha, Ryszard Rynkowski czy Zbigniew Wodecki. Został również odznaczony przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Brawo! Bardzo pana poproszę jeszcze o pozostanie chwileczkę. Pozostałych laureatów jeszcze raz poproszę do wspólnego zdjęcia, dobrze? Zapraszam.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Panowie, bardzo dziękujemy. W Sobrze byliśmy we Wrocławiu. To jest mój kolega z wojska. Ja zaczynałem SOR, później był Czerniawski, a na końcu Radek. Ale oni zakładają. Szanowni Państwo, po tej części ja jeśli mogę, po tej części ja zarządzę kilkunastominutową przerwę. Będzie okazja zrobić sobie zdjęcia z naszymi laureatami. Szanowni Państwo, za moment już tradycyjnie wysłuchamy krótkiego koncertu laureata pierwszej nagrody pana Grzegorza Tomczaka w repertuarze własnym z utworami Poznańska Miłość, Jeśli Masz Do Mnie Żal oraz Już Od Jutra. Panie Starosto, bardzo proszę. Drodzy Państwo, Panie Dyrektorze, Jan Babczyszyn zaprezentuje postać Grzegorza, naszego laureata, i myślę, że to też będzie takie wprowadzenie do całości. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie, Szanowni Panowie. Taka chwila wielkiej refleksji. Grzegorz nie jest kobietą, więc mogę powiedzieć, że niebawem obchodzi 70. urodziny. I to taki powód do zrobienia krótkiego kalendarium znajomości. Jest to rok 1978-79. Poznański Klub Studencki Od Nowa, Grzegorz Tomczak, bierze udział w kwalifikacjach do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Jako jeszcze student miałem wtedy możliwość uczestniczenia w charakterze obserwatora w kapitule konkursowej, która tych kwalifikacji dokonywała. Kierował nią wtedy wówczas słynny radiowiec Piotr Frydryszek. Kolejna data, 12-13 grudnia 1981. Klub Eskulap, niechciane teksty PRL. Niezwykłe widowisko z udziałem takich artystów jak Marek Grechuta, Przemysław Gintrowski, Małgorzata Bratek, Maciej Zębaty i również Grzegorz Tomczak. 12 się odbyło, 13 wiadomo, już nie. Początek lat w nowej rzeczywistości. 1991. Powstaje pierwsze komercyjne radio w Poznaniu. Radio S Poznań. Grzegorz Tomczak pojawia się w tym gronie, w tym zespole jako znakomity autor wielu reklam. Mądrych, inteligentnych, zabawnych, dowcipnych. Kolejny przeskok, 2002-2003. Powstaje nieistniejąca już niestety kawiarnia artystyczna pod pretekstem w Poznańskim Zamku. Grzegorz Tomczak tam przez wiele lat prowadzi cykl spotkań z artystami śpiewającymi z całego kraju pod pretekstem ballady. I również tam mają premierę dwa autorskie jego programy teatru piosennego pod pretekstem Krochmalna 8 i Czy chcecie o tym porozmawiać. Tam właśnie pod pretekstem poznaje bliżej Zenona Laskowika, który zaprasza go do współpracy do Obory, czyli ostatniego bastionu obrony rozumu artystycznie. Ta współpraca, proszę Państwa, trwa do dziś. I kolejna ważna data, listopad 2023, Dwór Skrzynki, inauguracja cyklu koncertowego artystów nie tylko powiatowych, ale jak Państwo myślą, kto to zainaugurował? Grzegorz Tomczak. I dziś, tu i teraz, przed Państwem i dla Państwa, Tomczak z Dopieda.
Pozwólcie Państwo. Pozwólcie. O, teraz działa. Pozwólcie Państwo, że najpierw złożę krótkie podziękowanie za otrzymanie tej nagrody, bowiem kiedy byłem dzieckiem, chłopcem małym, to moja mama zawsze mi powtarzała, kiedy coś od kogoś otrzymasz, to zawsze ładnie podziękuj. Pamiętaj o tym, żebyś ładnie podziękował. Więc ja dzisiaj otrzymałem, no to postaram się również ładnie podziękować. Pozwólcie Państwo, że wspomogę się podkładką, ponieważ dzisiaj rano jakoś tak się złożyło, że zapomniałem, gdzie postawiłem geriawit. Chciałbym ładnie podziękować za przyznanie mi tegorocznej Nagrody Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Czy na tę nagrodę zasłużyłem, nie mnie oceniać. Ale pozwólcie Państwo, że podziękuję włodarzom poznańskiego powiatu, kapitule, komisji, panu staroście i wszystkim tym, dzięki którym tę nagrodę otrzymałem. Myślę, że i w imieniu wszystkich nagrodzonych te podziękowania przesyłam. Tak więc, panie i panowie, elegancki ukłon dziękczynny wykonuję. I jeszcze teraz kilka słów mówionych i śpiewanych dodam. Otóż, kiedy rozpoczynałem studia na polonistyce na UAM-ie, to był rok 73-74, mieszkałem tu niedaleko, nie wiem w którym kierunku, na Jackowskiego. Wynajmowałem kwaterę i wielokrotnie przechodziłem ulicą Jackowskiego na przystanek na Zwierzyniecką. Starostwa nie było. Była Modena. Dzisiaj zajechałem, patrzę. I ja jestem również tu na Jackowskiego. Co prawda tylko na chwilę, ale jestem, więc tak myślę sobie już refleksyjnie, że jakby to kółko się domyka. Zacząłem od Jackowskiego i znowuż się pojawiłem. Mam nadzieję, że to trochę jeszcze potrwa. Ale też gdzieś tu niedaleko, bo nie wiem, w którym... Ja się nigdy nie znam. A rynek Jerzycki? Tam. To tam, na rynku Jerzyckim, moim ulubionym, bardzo często dokonuję zakupów owocowo-warzywnych, często tam bywam. Ale po co ja to mówię? Ano po to, że właśnie rynek Jerzycki umieściłem w jednej z moich piosenek o miłości, o poznańskiej miłości, w jej trzech odsłonach. Tej pierwszej, takiej niewinnej. Coś przerywa. Dobrze. Tej pierwszej, potem tej drugiej już dojrzałej i tej trzeciej odsłonie miłości, no już dojrzałej znacznie. Posłuchajcie Państwo, poznańska miłość. To było wczoraj pod okrąglakiem, wieczór 20:15. On był studentem, ona z technikum, a z twarzy lat 17. Serce mu swoje w dłoni przyniosła, a on jej rzekł: spadaj mała. Ona do domu samotnie poszła i potem długo płakała. Ona do domu samotna poszła i potem długo płakała. Bo to jest poznańska głupia miłość,
czasem dla serca, czasem dla draki. W myślach czerwone francuskie wino, a w domu tylko ziemniaki. No a tych z Jeżyc od lat 20 łóżkowa łączyła chwila. Ona księgowa, on był z Księżyca, więc księżycówkę popijał. Potem się wściekał na los, na życie. Wszystkiemu winna jest żona, aż w niej coś pękło, gdy machnął ręką, bo zupa była zbyt słona. Aż w niej coś pękło, gdy machnął ręką, bo zupa była zbyt słona. Bo to jest poznańska głupia miłość, czasem dla serca, czasem dla draki. W myślach czerwone francuskie wino, a w domu tylko ziemniaki. Tych na ławeczce w Parku Sołackim jesień życia zastała. On już był wdowcem, a do niej miłość nigdy w drzwi nie zapukała. I tak siedzieli, i tak pragnęli, by nie mijała ta chwila. Ona do niego poczuła miętę, choć on rumianek popijał. Ona do niego poczuła miętę, choć on rumianek popijał. Bo to jest poznańska piękna miłość, zawsze dla serca, nigdy dla draki. W marzeniach czerwone francuskie wino, choć w domu tylko ziemniaki. Bo to jest poznańska piękna miłość, zawsze dla serca, nigdy dla draki. W myślach czerwone francuskie wino, choć w domu tylko ziemniaki. I la 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 la. I już. Pozwolę sobie na małe słowo przed drugą piosenką. Ona stała pod ścianą. On wszedł, zobaczył, przystanął. Spojrzał jej w oczy, a ona jemu, choć przeznaczona była innemu, nie tylko na ten jeden taniec. Bo w sali tanecznej to się zdarzyło, gdzie w rytmie, w dźwiękach czuje się miłość i nagle fortepian, i nagle bas, i nagle forte, i jeszcze raz. Ona na parkiet wybiegła bosa, on na nią spojrzał, zapiął marynarkę i wyszedł na papierosa. Czuję to, słyszę to, jakby ciszej chodzisz. Kiedy ja stłukę szkło, mówisz nic nie szkodzi. To jest znak, że nie tak u nas się układa. Ciepłych słów znowu brak. Pewnie śpią w szufladach. Jeśli masz do mnie żal, wyrzuć go z pamięci. Każdy z nas dzień gorszy miał. Nie jesteśmy święci. Jeśli masz do mnie żal, spróbuj go zapomnieć. Wybaczanie Bóg nam dał. Miłość, a nie wojnę.
nawet kot czuje to, bywa raczej z boku, woli być niczym tło i mieć święty spokój, a tu nam cały czas pokój się zachmurza, zimno tu, chmurno w nas, bo nadciąga burza. Jeśli masz do mnie żal, wyrzuć go z pamięci, każdy z nas dzień gorszy miał, nie jesteśmy święci. Jeśli masz do mnie żal, spróbuj go zapomnieć, wybaczanie Bóg nam dał, miłość, a nie wojnę. Każda burza z piorunami ma swój kres, więc rozjaśni się nad nami, skoro świt. Z wielkiej burzy czasem pada mały deszcz, ale dziś, jeśli masz do mnie żal, wyrzuć go z pamięci, każdy z nas dzień gorszy miał, nie jesteśmy święci. Jeśli masz do mnie żal, spróbuj go zapomnieć, wybaczanie Bóg nam dał, miłość, a nie wojnę. I jeszcze jedną rzecz, posłuchajcie Państwo. To jest taka moja dobra rada dla mnie, dla wszystkich Państwa, bo zdarzają się dni, kiedy myśli się kłębią, niekiedy myśli są dość pochmurne. Człowiek gdzieś przestaje odnajdywać się w tym świecie, chociażby na godzinę, dwie, trzy, coś jest nie tak. I wtedy, proszę Państwa, jest na to sposób. Zapewniam, że jest na to sposób, bo w takie dni właśnie skłębione myślami można sobie zaśpiewać tak. Już od jutra odrzucę wszelkie złe myśli, statyści już niepotrzebni mogą iść. Gdy odejdą, cud niepamięci się ziści i nastanie ten czas, który wciąż czeka w nas i nieraz nam się przyśnił. Urzędnicy spod Krakowa zdziwią się, jak tak można potraktować myśli swe, a ja ręce w podzięce w kieszenie włożę i podskoczę do chmur, krzycząc: ach Boże mój, lepiej być już nie może. Słowa, co ranią, starania o spokój podpowiem sens. Nie pozwolę powrócić tym małym draniom. Niech pokryje je kurz, niech nie ranią nas już, niech już nas nie ranią. Urzędnicy spod Krakowa zdziwią się,
Jak tak można potraktować słowa swe, a ja ręce w podzięce w kieszenie włożę i podskoczę do chmur, krzycząc: ach Boże mój, lepiej być już nie może. Spyta inną chmurę, co to jest. Czy ktoś z góry widział tak zuchwały gest? A ja ręce w podzięce w kieszenie włożę i podskoczę do chmur, krzycząc: ach Boże mój, lepiej być już nie może. Lepiej być już nie może. I tak, proszę Państwa, możemy sobie śpiewać: lepiej być już nie może. I tego wszystkim serdecznie, z całego serca życzę. I tak trzymać. Dziękuję. Szanowni Państwo, myślę, że dla artystów to te oklaski to jest chyba największa nagroda, a to tylko potwierdza, że nagroda powiatu poznańskiego trafiła we właściwe ręce. Oczywiście te osiągnięcia, które zostały wyczytane, to nie wszystko na temat naszych laureatów. Po pełną informację zapraszamy oczywiście na stronę powiat.poznań.pl, gdzie również oczywiście będzie zamieszczona relacja oraz zdjęcia z dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, ogłaszam 29 minut przerwy do godziny 11.10. 30 sekund. Proszę Państwa o punktualne rozpoczęcie drugiej części, zjawienie się na sali. To czas rzeczywiście, żeby zrobić sobie te zdjęcia, które Państwo chcieliście wykonać. Zapraszam Państwa także na kawę. Drodzy Państwo, wznawiam obrady 61. sesji Rady Powiatu w Poznaniu. Proszę już o zamknięcie drzwi, jeśli można poprosić panie, które są. Przechodzimy do 6. punktu porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 lutego 2024 roku pana RK na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, uzupełnionej pismem z dnia 5 marca 2024 roku. I sprawę przedstawi Państwu pani przewodnicząca skarg i wniosków i petycji, pani Jolanta Pankowska. Bardzo proszę, pani Jola jest na sali? Jest. Była. Jest. Tylko pociąg zapraszam. Mnie zasłania. Rzeczywiście. Takie plecy. Dziękuję bardzo. I oddaję tobie głos. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Jak pan przewodniczący już zaznaczył, skarga wpłynęła 21 lutego. I tę skargę potraktowaliśmy, jak pan przewodniczący potraktował, jak zwrócenie uwagi na błędy pisowni w dokumentach. Jednak na zapytanie pana przewodniczącego, jaki charakter ma pismo, pan skarżący ponownie sformułował skargę na Powiatowy Urząd Pracy.
Błędy według pana skarżącego dotyczyły druków terminarza wizyt w powiatowym urzędzie pracy, rocznego raportu składek, kart rejestracji bezrobotnego. 25 marca odbyła się komisja, w której wzięli udział wszyscy członkowie, pani dyrektor powiatowego urzędu pracy, pani prawnik. I na tej komisji wszyscy dokładnie zostaliśmy zapoznani z wyjaśnieniami pani dyrektor. Powiatowy Urząd Pracy nie ma wpływu na treść dokumentów. Te dokumenty są drukowane w systemie Syriusz, udostępniony przez ministra do spraw pracy, a więc nawet gdyby Powiatowy Urząd Pracy ingerował w treść tych dokumentów, to one mogłyby okazać się być mało jasne, nieczytelne. W związku z tym członkowie komisji jednomyślnie podjęli decyzję, że skarga pana jest absolutnie bezzasadna i należy ją odrzucić. I taka jest decyzja komisji. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Drodzy państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ustosunkować się. Proszę już państwa o uwagę, dobrze? Bo panuje taki dziwny szum na sali i może nam coś ważnego uciec. Nie mam zgłoszeń, w takim razie dyskusję zamykam. Przechodzimy do głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały. Proszę państwa o przyjęcie tej uchwały i przypominam, że skarga została uznana za bezzasadną. Panią Małgosię Halbę poproszę o zagłosowanie. Pana starosty i pana Janusza Jagiełki nie widzę na sali. Możemy zamknąć głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 26 głosami za, bez głosów sprzeciwu i bez głosów wstrzymujących się. Dziękuję. Drodzy państwo, 7 punkt porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Poznaniu w latach 2023-2024 i także projekt tego sprawozdania. Poproszę o omówienie panią przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, panią Jolantę Pankowską. Bardzo proszę, pani Jolo, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Państwo mają wiedzę, że Komisja Skarg, Wniosków, Petycji nie działa według ustalonego planu. Działamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest taka potrzeba, czyli wpływa petycja czy jakaś tam skarga. A więc w tym okresie, którego dotyczy sprawozdanie, mieliśmy do rozpatrzenia trzy skargi i szczegóły państwo znacie i z przebiegu sesji, i z dostarczonego sprawozdania. W związku z tym, jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo, ale sprawa jest tu jakby jasna, nic więcej nie mam do dodania. Dziękuję pani przewodniczącej. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos, zadać pytanie pani przewodniczącej? Bardzo proszę. Zgłoszeń nie ma, dyskusję zamykam. Przechodzimy do głosowania imiennego i przyjęciem projektu tej uchwały. Bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosu. Głosowanie zamykamy i uchwała została przyjęta jednogłośnie 26 głosami za. Dziękuję. Szanowni państwo, 8 punkt porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2024
I bardzo proszę o omówienie projektu tych zmian panią skarbnik Renatę Ciurlik. Szanowni Państwo, dzisiejsza zmiana budżetu polega na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2 047 284 zł. Po stronie dochodów zmiany te obejmują zwiększenie dotacji udzielanej powiatowi na zadania drogowe w rozdziale 614, paragraf 6300. Z gminy Swarzędz otrzymaliśmy zawiadomienie o udzieleniu nam pomocy finansowej na dwa zadania. 90 tysięcy złotych dotyczy wykupu nieruchomości pod obwodnicę Swarzędzką i kwota 345 tysięcy dotyczy wykupu nieruchomości pod węzeł przysiadkowy w miejscowości Paczkowo. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa dochody 3700 zł dotyczą zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Te kwoty zostały ujęte po stronie wydatków i musimy odprowadzić te środki na rachunek budżetu państwa. W dziale 710 działalność usługowa zwiększamy dochody o kwotę 1 465 050 zł. Kwota 50 zł dotyczy rozliczeń w korekty faktury VAT-owskiej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Natomiast 1 465 000 to dotacje udzielone nam z Metropolii Poznań na zadania realizowane przez nasz ośrodek geodezyjny i dotyczy MESIP-u. I na zadania bieżące to jest kwota 402 972 złote 63 grosze i majątkowe 1 062 027 złotych i 37 groszy. W dziale 750 środki w kwocie 12 900 zł. Są to również środki dochody realizowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W dziale 751 18,5 tysiąca złotych to są środki dodatkowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych w tym roku. W dziale 758 różne rozliczenia 10 493 zł. Jest to zwiększenie dochodów z tytułu zamknięcia zadań z wydatków niewygasających. Ta kwota dotyczy, to są pozostałości po zamknięciu zadania dotyczącego budowy drogi Sobota-Goleńczewo. W dziale 801 zwiększamy ogółem dochody o 16 025 zł. To są zarówno dochody uzyskane z odsetek od środków przeznaczonych na projekt Erasmus+, oraz umniejszenie o 5573 zł środków na to zadanie. To umniejszenie wynika z różnic kursowych. Ponadto, Szanowni Państwo, w dziale 852 kwota 16 640 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy zwiększenia wpływów, planowanych wpływów z odsetek i odszkodowania w kwocie 9 640 zł. W dziale 853-95 53 172 zł. Jest to dotacja również na zadania z zakresu administracji rządowej dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. W dziale 854 zwiększenie o 4 zł to również dotyczy korekty faktury. W dziale 855 15 800 zł jest to darowizna, którą otrzymał Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy z przeznaczeniem na e,
zorganizowanie wypoczynku letniego dla naszych dzieci przebywających w tym ośrodku. Po stronie wydatków na tę kwotę składają się takie pozycje. Drogi w rozdziale 813 drogi publiczne wojewódzkie 87 500 zł. Są to środki, które planujemy udzielić jako pomoc finansową województwu wielkopolskiemu na przebudowę skrzyżowania ulicy Błoniej Kościańskiej w Stęszewie. W dziale 614 umniejszamy planowane wydatki o 415 tysięcy złotych. Szczegółowy opis zmian w tym rozdziale jest zamieszczony w objaśnieniach od strony 7 do 9. Natomiast nie umniejszamy tej kwoty w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych, tylko przenosimy te środki do działu 750, rozdziału 750-20. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, już mówiłam o tym, kwota 3700 zł, która zostanie przekazana do wojewody wielkopolskiego, do Skarbu Państwa jako zwroty pobranych dochodów. W dziale 710 działalność usługowa 50 zł, tak jak i po stronie dochodów, uzyskane środki przez powiatowy ośrodek. I w dziale 750-20 zwiększenie planowanych wydatków 3 219 859,68 zł. Na tą kwotę składają się trzy pozycje dotyczące zwiększenia wydatków 12 900 zł powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 1 500 000 starostwo i 1 706 959,68 groszy Zarząd Dróg Powiatowych. W dziale 751 18,5 tysiąca zwiększenie planowanych wydatków na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Zadanie z zakresu administracji rządowej jest. W dziale 758 różne rozliczenia. Umniejszamy rezerwy, rezerwę majątkową o 750 tysięcy złotych i rezerwę bieżącą o 628 158 zł 68 groszy. W dziale 801 oświata i wychowanie kwota z dochodów przeznaczona na wydatki jest, te wydatki dotyczą specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Mosinie oraz zespołu szkół w Bolechowie. Kwota 16 640 zł, domy pomocy społecznej, kwota 15 000 zł jest przeniesiona do rozdziału 852-31 pomoc dla cudzoziemców, natomiast to zwiększenie wydatków pochodzi z dochodów zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i również zwiększy plan finansowy. Społecznej, tak jak i po stronie dochodów, kwota 53 172 zł. Wydatki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o karcie Polaka. W dziale 854 kwota 9214 zł dotyczy zwiększenia wydatków na fundusz socjalny w naszych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 855 rodzina. Ta sama kwota, co po stronie dochodów, czyli 15 800 zł. Środki przeznaczone z darowizny na pokrycie kosztów wypoczynku letniego dzieci. I proszę Państwa, ostatnie zwiększenie wydatków 900, gospodarka komunalna, ochrona środowiska. Z likwidacji niskiej emisji. Po zmianach ta łączna kwota będzie wynosiła 1 900 000 zł. W dziale 921 nie macie Państwo zaznaczonych zmian, natomiast dotyczy to tylko przeniesienia pomiędzy poszczególnymi rodzajami dotacji w zadaniu dotyczącym pomocy w renowacji zabytków. Jest to przeniesienie.
finansów publicznych do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Jest to kwota 230 tysięcy złotych i ta zmiana pozwoli Państwu na uchwalenie dzisiaj uchwały dotyczącej podziału dotacji. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, zacznę od opinii Komisji Finansów Gospodarowania Mieniem. Powiatu Pan Przewodniczący Dobrowolski. Poproszę o opinię. Gospodarowania mieniem powiatu obradowała 13 kwietnia. W pełnym składzie projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu powiatu poznańskiego na rok 2024 zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Proszę o zgłoszenia. Nie ma zgłoszeń, dyskusję zamykamy i przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Zamykamy głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 głosami. Tyle osób głosowało. Dziękuję. Szanowni Państwo, 9 punkt porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu poznańskiego na lata 2024-2029. I tym razem poproszę Panią Skarbnik Renatę Ciurwik o przedstawienie zmian w WPF-ie. Szanowni Państwo, oczywiście te zmiany dotyczące zwiększenia dochodów i wydatków zostały wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast w załączniku numer 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć na stronie trzeciej pod numerem 1313 zmieniamy nazwę zadania. Dotyczy to zadania remont mostu przez dopływ jeziora Łyse w kilometrze 6 plus 558 DP, numer 2406P w miejscowości Biedrusko. Na stronie numer 6 zwiększamy łączne nakłady finansowe i wydatki roku 2024 o kwotę 90 tysięcy złotych. Są to środki z dotacji z miasta i gminy Swarzędz, a dotyczące budowy obwodnicy miasta Swarzędz. Środki te zostaną przeznaczone na wykupy nieruchomości. Zadanie 1.3.2.11 rozbudowa drogi 2461P w miejscowości Kamionki w zakresie budowy chodnika. Jako że to zadanie się kończy, umniejszamy łączne nakłady i wydatki bieżącego roku o kwotę 100 tysięcy złotych. Zadanie 1.3.2.18 budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych na odcinku Paczkowo-Sarbinowo i Sarbinowo-Łowęcin. Zmniejszamy łączne nakłady i wydatki bieżącego roku o kwotę 40 tysięcy złotych. Na stronie numer 7 zadanie 1.3.2.28 budowa drogi powiatowej Babki i Świątniki, droga wojewódzka 431. Zmieniamy nazwę zadania. Na stronie numer 9 wprowadzamy dwa nowe zadania. Zadanie 1.3.2.47 Swarzędz, pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości oraz realizacja zadania budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Paczkowie oraz rozbudowa ulicy Średzkiej od torów kolejowych do drogi krajowej 92 w Paczkowie. Łączne nakłady 1 100 000 zł. Wydatki bieżącego roku 345 tysięcy złotych. I zadanie 1.3.2.48 koncepcja budowy dróg pieszych, budowy dróg dla pieszych i rowerów. Nowe zadanie 150 tysięcy złotych, łączne nakłady i wydatki roku przyszłego 2025. I to są wszystkie zmiany, które zostały zamieszczone w załączniku numer 2 dotyczącym wykazu przedsięwzięć. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, poproszę o opinię Komisji Finansów Gospodarowania Mieniem Powiatu. Pan Przewodniczący Dobrowolski. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu poznańskiego na lata 2024-2029. Co chcę podkreślić, opinia pozytywna, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję, szanowni państwo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji, zadać pytanie? Bardzo proszę o zgłoszenia. Zgłoszeń nie ma, dyskusję zamykam i przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o przyjęcie tej uchwały i zagłosowanie w tej sprawie. Przy 6 głosach wstrzymujących się, bez głosów sprzeciwu, 22 głosami za, uchwała została przyjęta. Dziękuję. 10. punkt porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26 /240/6/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego domu rodzinnym w Swarzędzu. I bardzo proszę pana Antoniego Kalisza o omówienie projektu tej uchwały. Szanowni państwo, pani dyrektor domu rodzinnego w Swarzędzu zwróciła się do nas z prośbą, aby zwiększyć stawkę do dofinansowania na jednorazowy wyjazd i wypoczynek dziecka od 6 do 18 lat z kwoty 1500 zł na 3000. A to dotyczy zmiany, jak tu pan przewodniczący powiedział, dotyczy zmiany uchwały, która była z 2013 roku. I rekomendujemy tą uchwałę, dlatego że koszty i zmiana tych kosztów jest znaczna i uważamy, że dzieciom się to należy. Dodam, że środki na sfinansowanie zwiększenia stawek są zabezpieczone w planie budżetu domu rodzinnego w Swarzędzu. Uprzejmie proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zanim otworzę dyskusję, to opinie komisji. I mam tutaj dwie komisje, które powinny zająć się tą sprawą, a mianowicie Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. Pani przewodnicząca Małgorzata Halber, poproszę o opinię. Niech sekundkę, musimy to, bo nie nagra się. Poproszę o pomoc techniczną. Już jest okej. Dobra. Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przy obecności wszystkich członków komisji. Bardzo dziękuję. I poproszę opinię Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu, pan przewodniczący Dobrowolski. Projekt uchwały druk nr 837 został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji, zadać pytanie? Zapraszam. Nie ma zgłoszeń, dyskusję zamykam. Przechodzimy do głosowania imiennego. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały i głosowanie. Zamykamy głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 głosami za, bez głosów sprzeciwu i bez głosów osób wstrzymujących się. Dziękuję. 11. punkt porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody finansowe za dla zwycięzców konkursu Dzielnicowy Roku Powiatu Poznańskiego oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Miejskiej Policji, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie powiatu poznańskiego. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały pana wicestarostę Tomasza Ubińskiego. Szanowni państwo, tytuł wyczerpuje informację, na co te 25 tysięcy ma być przeznaczone. Dzielnicowy roku nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie, które przyznaje Komendant Miejski Policji według ustalonego regulaminu.
Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję panie starosto. Poproszę o opinię Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu. Pan przewodniczący Dobrowolski. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Zgłoszeń nie ma. Dyskusję zamykamy i przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Przy jednym głosie wstrzymującym się, bez głosów sprzeciwu, 27 głosami za, uchwała została przyjęta. Dziękuję. 12 punkt porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez powiat poznański od gminy Mosina darowizny prawa własności nieruchomości położonych w gminie Mosina, obręb Dymaczewo Stare, działki 207/5, 230/1, KWPO 101M/000278/2, oraz działki numer 213/1, 232/1, 323/1, i tutaj także numer KWP 01M/31354/3 o łącznej powierzchni 0,179 hektara, chyba nie ma pomyłki, druk numer 239. Bardzo proszę o przedstawienie projektu tej uchwały pana wicestarostę Łubińskiego. Szanowni państwo, droga biegnąca przez Dymaczewo Stare stała się drogą powiatową po wybudowaniu S5 w trybie tak zwanej ustawy kaskadowej. Gmina Mosina przekazuje nam 179 metrów kwadratowych po to, żebyśmy stali się właścicielami tych działek pod naszą drogą. Wartość księgowa tej działki, tych działek wynosi około 11 tysięcy. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Bardzo dziękuję panie starosto. Poproszę opinię Komisji Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury. Pan przewodniczący Andrzej Strażyński. Komisja Komunikacji zaopiniowała pozytywnie jednomyślnie projekt przedstawionej uchwały. Dziękuję. I poproszę o opinię Komisji Finansów, Gospodarowania Mieniem Powiatu. Pan przewodniczący Dobrowolski. Także opinia pozytywna, jednogłośna. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Proszę o zgłoszenia. Dziękuję. Zgłoszeń nie odnotowałem. Dyskusję zamykamy. I przechodzimy do głosowania. Proszę państwa o głosowanie imienne i przyjęcie tej uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za, bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się. 13 punkt porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia gminie Mosina prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2465P ulica Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Nowinki. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały pana wicestarosta Lubińskiego. Szanowni państwo, gmina Mosina chce zaprojektować zatokę autobusową w Nowinkach przy drodze powiatowej. Chce to wykonać ze środków własnych do końca przyszłego roku. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Bardzo dziękuję panie starosto. Poproszę o opinię dwóch komisji. Pierwsza Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury. Pan przewodniczący Strażyński. Dziękuję. Komisja Komunikacji zaopiniowała pozytywnie jednomyślnie ten projekt. I poproszę o opinię Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu. Pan przewodniczący Dobrowolski. Opinia pozytywna, jednogłośnie. Dziękuję. Drodzy państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Zgłoszeń nie ma. Dyskusję zamykam i przechodzimy do głosowania. Proszę o głosowanie i przyjęcie tej uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za.
14 punkt porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia gminie Czerwonek prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową 2029P. I proszę pana wicestarostę Ognińskiego o przedstawienie projektu tej uchwały. Szanowni Państwo, gmina Czerwonak chce wykonać ścieżkę pieszo-rowerową od Bolechowa do granicy z murowaną Gośliną, a dokładnie jest to odcinek ten od obwodnicy murowanej Gośliny do granicy z murowaną Gośliną. Wartość tego zadania to jest 3 400 000 zł. Montaż finansowy składa się ze środków gminy w wysokości 1 700 000 i naszych 1 700 000. To zadanie ma być wykonane do końca grudnia 2025. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię. Też dwie komisje. Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury jako pierwsza. Pan Starzyński. Nasza komisja zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Dziękuję. I druga opinia Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu. Pan Przewodniczący Dobrowolski. Sołtysa radnego poprzedniej kadencji Rady Gminy Czerwonak Marka Smykowskiego, aby serdecznie podziękować panu staroście, zarządowi, poprosić koleżanki, kolegów radnych o przegłosowanie tej uchwały za tą drogą. Długo lobbował właśnie pan sołtys i to właśnie przyjęcie tej uchwały spowoduje, że ta droga powstanie. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Zapraszam. Zgłoszeń nie ma. Dyskusję zamykamy i przechodzimy do głosowania imiennego. Proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za. 15 punkt porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 ulica Błonie z drogą powiatową 2501P ulicy Kościańską w Stęszewie. Proszę o przedstawienie projektu uchwały także pana wicestarostę Ubińskiego. Szanowni Państwo, marszałek zwrócił się o współfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na drodze biegnącej od ronda w Stęszewie na Starej Piątce w stronę Musiny, a do tej drogi dochodzi ulica Kościańska, to jest ta główna ulica biegnąca przez Stęszew. I wspólnie z gminą Stęszew chcemy sfinansować to zadanie po 25%, to jest kwota 87,5 tysiąca, natomiast pozostałą część, czyli 175 tysięcy finansuje marszałek. W załączniku graficznym jest kwota po naszej Stęszewa stronie 105 tysięcy. Proszę o jej zmianę na 87 500. Jest to rzeczywiście niebezpieczne skrzyżowanie. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Nie, przepraszam, to nie to. Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury. Pan Andrzej Strażyński. Komisja Komunikacji zaopiniowała pozytywnie, jednomyślnie. Dziękuję bardzo. I Komisja Finansów, Gospodarowania Mieniem Powiatu. Opinia pozytywna, jednogłośnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie ma zgłoszeń. Dyskusję zamykam. Przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały. Zamykamy głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 27 głosami za, bez głosów sprzeciwu i bez głosów wstrzymujących się. Drodzy Państwo, 16 punkt porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarzy wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2024 roku na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie powiatu poznańskiego. I także projekt tej uchwały poproszę o przedstawienie pana wicestarostę Lubińskiego. Szanowni Państwo, jest to wynik pracy Powiatowego Konserwatora Zabytków, pracowników Wydziału Promocji i komisji, która na końcu zaproponowała podział środków na dotowanie zabytków. Mamy do wydania 2,5 miliona i co do złotówki wydajemy. Pierwszeństwo w każdym przypadku, oczywiście jeśli wniosek był formalnie poprawny, miały zabytki wpisane w wojewódzki rejestr, nie w ten gminny, bo to są dwie różne rzeczy i przede wszystkim miały to pierwszeństwo faktyczne, fizyczne roboty, a nie przygotowanie dokumentacyjne. I to jest efekt naszej pracy. Oczywiście ten podział został zatwierdzony na posiedzeniu zarządu. Macie tu Państwo wypisane wszystkie jednostki, które otrzymały dofinansowanie. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję panu starostą. Poproszę o opinię. Zacznijmy od opinii Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki i pan przewodniczący Paweł Bocian. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała uchwałę jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. I druga opinia Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu, pan przewodniczący Dobrowolski. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę, pan Filip Żelazny. Oddaję panu głos. Bardzo dziękuję. Właściwie tylko to jest taka refleksja nie na przyszłą raczej kadencję niż obecnie. Mianowicie od momentu, kiedy jesteśmy tutaj radnymi, mamy tą pomoc, dofinansowanie do zabytków. I wydaje się, że tych wniosków jest składanych z roku na rok zdecydowanie więcej. Znaczy ta świadomość pewnie rośnie i tych wniosków jest więcej. Kwoty one utrzymują się na podobnym poziomie, jeśli chodzi o nasze środki, które na to przeznaczamy. No, od pewnego momentu rzeczywiście wyższe, ale teraz się utrzymują. I stąd taka refleksja, czy rzeczywiście nie będzie trzeba się na jakimś etapie zastanowić nad jakimiś bardziej precyzyjnymi kryteriami, bo mamy tutaj część wniosków takie, które są na duże kwoty wnioskowane, a przeznaczamy tam stosunkowo małe kwoty. Tutaj na przykład jest tam kwota 10% wniosku i ktoś tam chce na 340 tysięcy, my dajemy 30. Kwoty. Natomiast czy to jest docelowo efektywne, zakładając, że no te kwoty, które my mamy w budżecie, pewnie radykalnie się nie zmienią, a tych wniosków po prostu spływa więcej na większe kwoty. Stąd taka moja refleksja, że pewnie warto byłoby się nad tym bardziej zastanowić, żeby może nieco inaczej do tego podejść, żeby w przyszłości te środki rozdzielać, bo nie jestem pewny, czy to jest najefektywniejsze, co tutaj robimy, ale mam nadzieję, że może tak nie jest i może moja refleksja nie jest prawidłowa, bo nie będzie z tym problemu. To znaczy ci, którzy dostaną te 35 tysięcy na 350, jednak zrealizują tę inwestycję, czy dołożą więcej. No, mam nadzieję, że tak będzie, ale pewnie na to będzie trzeba spojrzeć i jakieś wyciągnąć wnioski w przyszłej kadencji, a tymczasem no, zagłosujemy pewnie za wszyscy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan starosta Jan Gierkowski. Ja tylko chciałem dwa zdania powiedzieć. Te kwoty. Pan starosta. Jeszcze, przepraszam. Okay. Panie radny, bardzo dziękuję za ten głos, bo to jest głos, który też myślimy, żeby to zwiększyć. Na razie nie ma pieniędzy, ale tak jak pan powiedział, nawet te drobne kwoty, które my dokładamy, powodują, że właściciele czy zarządcy wkładają własne pieniądze i to jest taki motor, który powoduje, że te zabytki nabierają blasku. Oczywiście, że będziemy się zastanawiać, jeżeli będą
środki finansowe większe, będzie zmieni się budżet zgodnie z zapowiedziami pana ministra Domańskiego. Myślę, że też Urząd Marszałkowski się zacznie zastanawiać nad dofinansowywaniem zabytków, o co też wiemy, że pan radny przechodzi do sejmiku i tam też są pieniądze i to zupełnie spore. W związku z tym bardzo dziękuję. Dziękując za ten głos, będziemy analizować, bo są zabytki, kultura i to wszystko są dla nas wartością nadrzędną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan wicestarosta? Nie. Nie. Bardzo proszę pani Aweleta Szynkowiak, oddaję pani głos. Witam. Chciałam tylko się dopytać, czy lista, która jest zamieszczona z tymi przydzielonymi kwotami finansowymi, to czy to jest pełna lista wnioskodawców i czym się komisja kierowała, że niektóre są nieprzyznane w ogóle, tak? Czy wnioski są pominięte, czy mają przyznane 0 zł? Lista jest pełna. Okej, okay. Jeszcze może kompleksowo pan Strażyński chce zabrać głos, pani starosto później odpowiedź, czy od razu? Później. To pan Andrzej Strażyński, bardzo proszę, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja już kiedyś wcześniej wyrażałem taki pogląd odnośnie moich przemyśleń i chciałem jakby zaapelować do Komisji naszej kultury, żeby no przynajmniej rozważyła taką sytuację, bo wśród tych wniosków, które uzyskały dofinansowanie, są wnioski no, o różnym stanie prawnym. Są to wnioski podmiotów prawnych, parafii różnych i osób fizycznych. Wśród tych wniosków są też takie wnioski, które dotyczą obiektów stanowiące indywidualną, prywatną własność. Ja wiem, że ustawa mówi o tym, że nie można tego w jakiś sposób ograniczać, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest właścicielem jakiegoś obiektu zabytkowego i używa, czy użytkuje, czy zamierza jakby go używać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, to nie jestem tak w 100% przekonany, że on ma tytuł do tego, żeby uzyskiwać dofinansowanie do odbudowywania tego zabytku. Oczywiście można powiedzieć, że jest to wartość zabytkowa, którą trzeba chronić, ale tak de facto podstawową funkcją jest jednak wykorzystywanie go w celach indywidualnych. Gdyby była sytuacja taka, że ktoś dysponuje taką nieruchomością i w ramach tej nieruchomości no, stworzy pewną alternatywę dla dostępu osób z zewnątrz, czyli dostęp publiczny, jakaś izba pamięci albo jakieś, nawet jakaś działalność, obiekt prowadzący działalność wypoczynkową, restauracyjną, to jest trochę inna sytuacja. Ale jeżeli mówimy o przypadku takim, że to jest obiekt budowlany, otoczony wysokim płotem na 2 metry albo 3 metry, to on rzeczywiście cieszy właściciela tylko. Nikt z zewnątrz nie może tego podziwiać. A z kolei no, też może się pojawić alternatywa, że osoby dysponujące takimi nieruchomościami nie stać na remont. No to wówczas moim zdaniem administracja samorządowa, obojętnie jakiego szczebla, mogłaby rozważyć, czy nie zakupić takiego obiektu, skoro on stanowi dużą wartość zabytkową i przeznaczyć go na cele ogólnodostępne. Tylko taki apel i taka uwaga do komisji. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan wicestarosta Łubiński, oddaję pan głos. Wpłynęły 52 wnioski, one wszystkie tutaj są. Nie wszyscy dostali. Tak jak powiedziałem, no, dokładnie 5 wniosków nie spełniło wymogów formalnych. Pierwszeństwo miały te, które są wpisane w rejestr zabytków wojewódzki, nie w ewidencji gminnej, tak? Mamy ograniczoną liczbę środków. Łączna wartość złożonych wniosków, o które wnioskowali wnioskodawcy, to prawie 7 milionów złotych. Więc siłą rzeczy nie możemy przyznać wszystkim. Co do tych mniejszych kwot, to my analizując wnioski, i to się sprawdziło przez ostatnich ileś lat, wybieramy te części, które można za tą kwotę sfinansować. W ubiegłym roku tylko w jednym przypadku nie przyjęto
naszej dotacji. Tylko w jednym przypadku, nie wiemy dlaczego, ale to było chyba 35 tysięcy złotych. Właściwie to dofinansowanie otrzymało 34 podmioty. Co do tych wniosków dotyczących właścicieli prywatnych obiektów, to ja powiem tak, wnioski ustne złożono 3, przynajmniej mi. Nie finansować prywatnych obiektów, nie finansować kościołów i nie finansować samorządowych obiektów, czyli nikogo. Póki co ustawa nie przewiduje ograniczenia wydawania tych dotacji do kogokolwiek. To jest nieograniczone. Spełniasz wymogi formalne, możesz kandydować. I tak to na dzisiaj wygląda. To jest oczywiście przedmiot dyskusji. I to chyba wyczerpałem, myślę, te wszystkie zapytania, które były zadane. Dziękuję bardzo, panie starosto. Pan wiceprzewodniczący Mirosław Wieloch. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja teraz może troszkę jako historyk powiem tak. Zabytki to jest nasze dobra narodowe. Ratujmy wszystkie. Oczywiście jest dyskusja, które pierwsze, tak? Na pewno zabytki, które mają szczególną wartość, w pierwszej kolejności. Czy obiekty sakralne? Bez wątpienia. Pałace, dwory, zamki? Bez wątpienia. Obiekty prywatne? Też, tylko że może w następnej kolejności. Ja tak to uważam. Natomiast pamiętajmy o tym, że Powiat Poznański ratuje od wielu lat wszystkie zabytki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan Paweł Bocian. Bardzo proszę, oddaję panu głos. Szanowni państwo, chciałbym tylko potwierdzić to, co pan przewodniczący Żelazny powiedział. Tych wniosków było naprawdę dużo i cieszy nas to, że nasze działania w celu ratowania zabytków w powiecie poznańskim powodują, że ci ludzie, którzy chcą te zabytki ratować, wiedzą i mają taką instytucję, do której się mogą zwrócić, która pomoże im w sfinansowaniu tych prac. I to jest dla tych ludzi, czy dla tych instytucji motywacja do działania wielokrotnie. Dlatego oczywiście bierzemy pod uwagę, myślę, że będziemy też rozmawiać w kolejnej kadencji o kwestii zwiększenia środków. Widzimy zapotrzebowanie i to jest naprawdę, jesteśmy samorządem, który dba i można powiedzieć wizerunkowo pokazuje, jak trzeba dbać o historię i zabytki w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, więcej zgłoszeń nie widzę na ekranie. Zamykamy dyskusję i proszę państwa o głosowanie i przyjęcie projektu tej uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami. Punkt 17 porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Kleszczewo. Bardzo proszę pana starostę, wicestarostę Łubińskiego o przedstawienie projektu tej uchwały. Szanowni państwo, skończyliśmy budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Turce do Gowarzewo. W skład zakresu rzeczowego wchodziło również oświetlenie drogowe, które nie jest naszym zadaniem, jest zadaniem gminy. Wartość tego oświetlenia to jest 1 383 833 i chcemy udzielić gminie Kleszczewo pomocy rzeczowej właśnie dotyczącej oświetlenia ulicznego. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Panie starosto, otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Dyskusji nie ma. Opinie będą już. To poproszę kolejno. Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury. Pan przewodniczący Strażyński. Komisja Komunikacji zaopiniowała pozytywnie jednomyślnie projekt tej uchwały. Dziękuję. I Komisja Finansów i Gospodarowania. Także opinia pozytywna jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Panowie, zapytanie. Może w tej chwili ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie ma. Dyskusję zamykamy i przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o zagłosowanie i przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za. I szanowni państwo, 18 punkt porządku obrad. Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia gminie Suchy Las prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2430P. Ulica Złotnicka w miejscowości Złotniki. Bardzo proszę pana wicestarostę Łubińskiego o przedstawienie projektu tej uchwały. Szanowni państwo, gmina Suchy Las chce zaprojektować, a potem wybudować, przebudować drogę, ulicę Czołgową w Suchym Lesie wraz ze skrzyżowaniem. Ulica Złotnicka dochodzi do drogi gminnej Obornickiej i przedłużenie ma właśnie drogą gminną ulicy Czołgowej. Ma to być na początek dokumentacja techniczna, te prace trochę potrwają, bo to jest dosyć skomplikowane zadanie. Z tego, co nieoficjalnie wiem, na ulicę Czołgową gmina otrzymała środki z Ministerstwa Obrony Narodowej. Bardzo proszę o podjęcie, to nie jest droga obronna. Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Poproszę o opinię. Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury, pan Andrzej Strażyński. Komisja Komunikacji zaopiniowała pozytywnie jednomyślnie projekt tej uchwały. Dziękuję. I Komisja Finansów i Gospodarowania mieniem powiatu, pan Dobrowolski. Ponieważ jest to ostatnia opinia szóstej kadencji Komisji Finansów i Gospodarowania mieniem powiatu, chcę serdecznie podziękować wszystkim członkom Komisji Finansów. Chcę serdecznie podziękować panom starostom. Chcę serdecznie podziękować pani skarbnik. Serdecznie podziękować pani Agnieszce, przedstawicielce Biura Rady. Dziękuję serdecznie za współpracę. Opinia pozytywna, jednogłośna. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Zgłoszeń nie ma, dyskusję zamykam. Przechodzimy do głosowania. Proszę państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Chciałem się wstrzymać. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 28 głosami za. Drodzy państwo, wszyscy z państwa mówią, że to ostatnia, czy nie wiadomo, może być zawsze powołana w trybie nadzwyczajnym. Oto różnie bywa w życiu, mamy jeszcze trochę do zamknięcia tej kadencji. Proponuję jest skrzynka 28. Na dzień dzisiejszy, drodzy państwo, wyczerpaliśmy pakiet uchwał. I przechodzimy do punktu 19, czyli sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu i poproszę o omówienie tego sprawozdania także pana wicestarosta Łubińskiego. Od 18 marca do 16 kwietnia Zarząd obradował na 6 posiedzeniach, podejmując 76 uchwał dotyczących uzgodnienia 11 projektów planów zagospodarowania przestrzennego, nie uzgodnił jednego. Zaopiniowaliśmy i przekazaliśmy Radzie projekty 12 uchwał, które dzisiaj były przedmiotem obradowania. Rozpatrzyliśmy wnioski w sprawie zmian w planach finansowych i wydziałów jednostek. Zapoznaliśmy się z wystąpieniami pokontrolnymi, którą przeprowadził nasz Wydział Audytu i Kontroli. Dotyczyły te kontrole podgiku, gdzie odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych i Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie także odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. Zapoznaliśmy się z pismem przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie stanowiska zarządu w zakresie spraw związanych z nadmiernym ruchem i łamaniem przepisów drogowych przez kierowców na ulicy Polnej w Swarzędzu. Uznaliśmy za zasadne zorganizowanie nauczania indywidualnego dla trzech uczniów w szkołach naszych w powiecie. Wyraziliśmy zgodę na wykonanie prac remontowych w budynku przy ulicy Słowackiego 8, to ta endokronologia, ze środków własnych najemcy. Zapoznaliśmy się z wystąpieniami pokontrolnymi Komisji Rewizyjnej dotyczącej podgiku i LO w Kuszczykowie. Zaakceptowaliśmy bilans wykonania budżetu jednostki
na sporządzone na dzień 31 grudnia ubiegłego roku. Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Rynek Pracy Poznania i Powiatu. Po zapoznaniu się i na podstawie ustawy o finansach publicznych podaliśmy do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu za czwarty kwartał roku ubiegłego. Zaproponowaliśmy zwiększenie kwoty o 400 tysięcy złotych na tak zwane piecyki. Zaakceptowaliśmy projekt pisma do samorządowego kolegium odwoławczego, ponieważ Luboń się odwołał od naszej negatywnej opinii dotyczącej ich planu. My napisaliśmy swoje pismo do SKO. Zapoznaliśmy się z informacją o zakończeniu realizacji powierzonego gminie Puszczykowo zadania polegającego na wykonaniu map dla celów projektowych na potrzeby przebudowy ulicy Czasowej. Na wniosek firmy Falo z siedzibą w Poznaniu, która administruje naszym obiektem przy ulicy Zielonej, wyraziliśmy zgodę na montaż urządzeń do pomiaru zużycia ciepła na grzejnikach budowanych w tej części, która stanowi własność powiatu poznańskiego. Zapoznaliśmy się z wnioskami dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych dotyczących zwiększenia zatrudnienia etatów psychologów, szczególnie psychologów we wszystkich trzech naszych poradniach. Te wnioski będziemy rozpatrywać we wrześniu. Państwo znacie sytuację jaka tam panuje, jakie są problemy i ile dzieci potrzebuje wsparcia. To wszystko, dziękuję. Dziękuję panie starosto. Przechodzimy do punktu 20 porządku obrad, interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby złożyć zapytanie lub interpelację? Bardzo proszę, pierwsze zgłoszenie. Pan Filip Żelazny, oddaję panu głos. Kadencja się kończy, ale samorząd trwa, będzie pracował, ma nowe wyzwania i zadania, więc pozwoliłem sobie przygotować 5 interpelacji i je zgłosić, bo przecież musimy dalej na rzecz samorządu wspólnie pracować, a przez te lata, jak się okazuje, to my się już z panem starostą rozumiemy bez słów, bo jedna z moich interpelacji dotyczy właśnie współpracy między powiatem a samorządem województwa. Wszystko na temat. Więc pierwsza moja interpelacja dotyczy właśnie współpracy powiatu poznańskiego z województwem wielkopolskim i miastem Poznań. Krótko mówiąc, moje pytanie jest takie, jakie będą wspólne planowane przedsięwzięcia na linii Poznań, samorząd województwa i powiat poznański, bo oczywiście ja ze swojej strony będę deklarował zawsze wolę wsparcia i współpracy, oczywiście jeżeli taka potrzeba będzie, a ja będę mógł w czymkolwiek pomóc. Druga interpelacja dotyczy obecnego stanu realizacji budowy nowej siedziby zespołu szkół w Kórniku. To temat oczywiście bardzo istotny z wielu względów dla mnie jako też mieszkańca Kórnika, no ale szerzej powiatu poznańskiego, bo to jest bardzo ważna siedziba, ważna szkoła, ważny podmiot, który wymaga inwestycji. Trzecia dotyczy Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny, w którym my mamy bardzo duży udział. Ta interpelacja dotyczy kwestii poziomu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jakie są w tym zakresie przewidywania na rok 2024, jaki ten poziom dofinansowania będzie, jakie linie będą otwierane. Kolejna interpelacja dotyczy również Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny w kontekście zakupu taboru autobusowego, który jest nam niezbędny. Część zakupów już została zrealizowana, jest część autobusów wymieniona, ale na pewno jest potrzeba dalszych zakupów i w tym również udziału finansowego członków tego związku międzygminnego i o tym między innymi jest
ta interpelacja. I ostatnia interpelacja, piąta, dotyczy planowanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu inwestycji z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa. No te ostatnie lata były takie, że te różne wsparcia finansowe do inwestycji dla powiatu poznańskiego były. W związku z tym moje pytania, czy w tej interpelacji proszę o informację, jakie obecnie są najważniejsze zadania inwestycyjne, które powiat zamierza zrealizować, czy i jakie wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetu państwa są obecnie przygotowywane przez powiat i jakie zadania inwestycyjne zarząd planuje zgłosić do dofinansowania ze środków budżetu państwa w roku obecnym lub 2025 z uwzględnieniem nazwy zadania, zakresu rzeczowego, planowanych kosztów, w tym wysokości dofinansowania i okresu realizacji inwestycji. Myślę, że to są dość ważne w kontekście no, funkcjonowania samorządu i dalszej działalności powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I kolejna osoba, która poprosiła głos, pani Katarzyna Szkodlarek-Sejwa. Bardzo proszę, oddaję pani głos. Ja w zasadzie w tym i w następnym punkcie, ponieważ tutaj jeśli chodzi o zapytania, to ja już ileś razy też pytałam na sesji, korespondowałam mailowo, czy zmieniło się coś w zakresie ulicy tutaj Sarbinowskiej w Łowęcinie, jeśli chodzi o chodnik, bo to była rzecz, która była mowa, że jak będą dodatkowe środki, będzie możliwe i to jest jakby taki temat, o który pytam od dłuższego czasu. Natomiast też na ręce przewodniczącego Rady Powiatu, żeby tutaj za pośrednictwem do pana starosty i zarządu złożyłam wniosek też o wybudowanie przejścia dla pieszych przy ulicy Powiatowej, przy drodze powiatowej 24-35 w Swarzędzu, to jest ulica Cmentarna, u zbiegu ulicy Cmentarnej i Cybińskiej. Jest to droga powiatowa, która ma zarówno drogę rowerową, jak i chodnik. Jest to też droga, która prowadzi na jedyny duży cmentarz komunalny w gminie Swarzędz. I oprócz tego też jeszcze w marcu składałam takie zapytanie do Zarządu Dróg Powiatowych i do zarządu odnośnie tego remontu ulicy Rabowickiej. Także tutaj też ewentualnie będę później wdzięczna za informowanie Rady, co się tam dzieje w zakresie tych decyzji środowiskowych, no ewentualnie tych aż 20 milionów środków, które są potrzebne do ewentualnego remontu nawierzchni, która jest w dość kiepskim stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wniosek ten pisemny przekażę dalej do zarządu. Co do pytań, pan starosta, bardzo proszę. Pani Katarzyno, drodzy państwo, to tak jest, kiedy deweloperzy zgodnie z tym, co wydaje gmina, budują osiedla przy drogach także powiatowych i potem nagle jest potrzebne przejście. Więc myślę, że warto by było, żeby miejscowi wodarze, wójtowie czy burmistrzowie jednak się zastanawiali nad tym, co tam powstaje i wymagali także od deweloperów realizacji tych bezpieczników, bo droga powiatowa wiadomo, że była, powstało osiedle, a dzisiaj my mamy budować czy realizować przejście dla pieszych. Okej, to jest bezpiecznik, ale wydaje mi się, że tak bogata gmina jak Swarzędz mogłaby sobie pozwolić na to, żeby to przejście, my byśmy powierzyli to zadanie gminie. Drugie, chcę powiedzieć, że od długiego czasu czekamy na zrealizowanie naszego wniosku o pozwolenie środowiskowe, o decyzję środowiskową dla modernizacji ulicy Rabowickiej. Więc jeżeli pan burmistrz nie wyda nam pozwolenia decyzji środowiskowej, to my nie będziemy kleić tych dziur. Ja wiem, ja po nocy już Rabowicką nie jeżdżę, ponieważ tam są takie dziury, że można koło urwać, ale nie możemy się doczekać na decyzję środowiskową i nie możemy zacząć modernizacji tej drogi, ponieważ tam się tworzą korki. To jest droga przy wielu przedsiębiorcach, która przynosi gminie dziesiątki milionów złotych rocznie. Tylko z tytułu podatku od nieruchomości. Więc myślę, że będziemy musieli podjąć bardzo poważną rozmowę z panem burmistrzem, żeby się zastanowił, jakie są priorytety.
czy przejście dla pieszych, które jest niezwykle ważne, czy miejsce, które przynosi gminie olbrzymie pieniądze, a ta droga jest w skandalicznym stanie. My ją przejęliśmy kiedyś, kiedy budowaliśmy wiadukt, ale to jest jedna z ważniejszych arterii dla Swarzędza. Więc tu publicznie o tym mówię, że mnie się to osobiście nie podoba i będę rozmawiał z panem burmistrzem, żeby jednak ta decyzja środowiskowa nastąpiła i że myślę, że inne inwestycje zostaną wstrzymane, żeby zrobić tą ulicę Robowicką razem z miejscowym samorządem. Dziękuję bardzo. To oczywiście, o czym mówił pan Filip Żelazny, to są rzeczy, które będziemy realizować. Dostanie pan informacje, one są wszystkie w planach. W zależności od tego, jakie będą pieniądze, jakie będziemy mieli pieniądze Unii Europejskiej. Na dzisiaj ratujemy budżet. Minister Domański mówi, że jest zupełnie nieźle. Zobaczymy, jakie będziemy mieli propozycje. Myślę, że w niedługim czasie się dowiemy, a od 1 stycznia ma być inny podział środków finansowych. Ale to będziemy państwa informować na bieżąco, już jakby w nowej kadencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeśli mogę. Tak. Ta ulica Sabinowska, Podnik, to ten temat. Coś. Dobrze, dziękuję, bo to jest tak. Okej, dziękuję. Drodzy Państwo, nie widzę więcej zgłoszeń w punkcie interpelacji i zapytania. Zamykam punkt 20, przechodzę do punktu 21 porządku obrad. Wolne głosy i wnioski, a także informacje. Pozwolę sobie zacząć od siebie i przekazać Państwu jeszcze bardzo ważne informacje przed zakończeniem i tej sesji, i kadencji. Drodzy Państwo, z ważnych informacji otrzymaliście Państwo do zapoznania się dwie uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu z 5 kwietnia bieżącego roku. Zwracam na to uwagę w przesłanych Państwa materiałach. Jest ocena zasobów pomocy społecznej. Ważna rzecz. Proszę Państwa radnych o zapoznanie się. To obowiązek. I przyjęcie do wiadomości i przekazanie Rady Powiatu w Poznaniu sprawozdanie z działalności Instytutu Skrzynki. Instytutu Dokumentacji, Rozwoju, Promocji i Dziedzictwa Kulturowego, kulinarnego Powiatu Poznańskiego, przepraszam, za rok 2023 oraz sprawozdanie rynek pracy Poznania i Powiatu Poznańskiego w 2023 roku. To rzeczywiście informacje, które myślę, że część z Państwa na pewno będzie interesowało, na pewno ci, którzy kontynuują pracę w Radzie, dokładnie przeanalizują te dokumenty. Pozostałym także polecam, to ciekawa rzecz. Kolejna rzecz, niezwykle ważna. Przypominam o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Składamy je w dwóch egzemplarzach wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2023 roku oraz jego korektą, jeżeli takie występowały. Można je przesłać listem poleconym, ale uwaga, do dnia 30 kwietnia i liczy się data stempla pocztowego. Jeśli nie, proszę także do tego dnia przekazać je do Biura Rady. I teraz kolejna informacja, drodzy Państwo. Tak, ostatnie spotkanie, już nie sesja, chociaż nie wiadomo, tak jak tutaj lekko zażartowałem, różnie to bywa i czasami sesje nadzwyczajne się pojawiały. Na razie takiej nie przewidujemy. I to chyba nasza ostatnia rzeczywiście sesja planowana w tej kadencji, szóstej kadencji. A ostatnie spotkanie pożegnalne zaplanowane jest, tak jak Państwo już na pewno wiedzą, 26 kwietnia 2023 roku. I prosimy Państwa o to, żeby zdeklarować się, kto z Państwa 24, tak, przepraszam. Co? Teraz tak, żeby nie było, bo potem ktoś może nie przyjechać na to spotkanie, aczkolwiek polecam. Szanowni Państwo, to spotkanie, na którym chcielibyśmy pożegnać się. Chciałbym Państwu oficjalnie podziękować. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa z przyczyn osobistych czy jakichś innych zawodowych nie będzie mógł być uczestniczyć, to już w tej chwili w własnym imieniu, w imieniu także społeczności naszej powiatu poznańskiego
składam na Państwa ręce bardzo serdeczne podziękowania za pracę w tej szóstej kadencji Rady Powiatu w Poznaniu. I te osoby, które nie będą mogły być na tym spotkaniu, proszę przyjąć ode mnie te podziękowania. Jakikolwiek Państwo wkład włożyliście, czy wielki, mały, ten wkład jest z tytułu powierzenia Państwu tych obowiązków przez Państwa wyborców. To niezwykle ważne zadanie dla naszego społeczeństwa. Niektórzy nie doceniają znaczenia powiatu, niektórzy dewaluują sam powiat i uważają, że to instytucja samorządowa, która nie powinna istnieć. To wynika tylko z niewiedzy na temat tego, jakie zadania my spełniamy. Myślę, że Państwa tutaj po tej kadencji nie macie takich przemyśleń absolutnie i wiecie, co i jakie znaczenie Państwa praca, praca zarządu, praca wszystkich pracowników starostwa, że jest niezbędna. Także jeszcze raz przypominam, 26 kwietnia 2024 zapraszam Państwa do skrzynek na to pożegnalne spotkanie. I jeszcze raz podkreślam, te osoby, które nie mogą być lub mogą być tylko w ograniczonym zakresie, proszę zobaczyć na listę, tam są poszczególne elementy naszego spotkania. Jeżeli ktoś nie może być, bardzo proszę to zaznaczyć. To są także ciągle społeczne pieniądze naszej Rady i będziemy je do końca oszczędzać. Jeszcze jedna, właściwie ostatnia informacja, a mianowicie Państwo jesteście w posiadacie służbowych tabletów i trzeba go zwrócić także najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2023 w komplecie. Także z słuchawkami, które tam były w komplecie. Możecie Państwo nie pamiętać o tych słuchawkach, bo to zazwyczaj rzecz, która się gdzieś tam zapodziewa. Proszę Państwa, żebyście, jeżeli można, to dzisiaj złożyć. Jeśli jeszcze potrzebujecie czas, żeby wykasować dane osobiste, które tam nie powinny zostać, to proszę także, proszę je wykasować, a potem złożyć. Można będzie także je przekazać pracownikom Biura Rady w skrzynkach podczas naszego spotkania 26 kwietnia. I tyle z mojej strony. I teraz czekam na Państwa wolne głosy i wnioski. Ja widzę zgłoszenie pani Małgorzata Halber. Małgosiu, oddaję Ci głos. Szanowni Państwo, ja z taką osobistą prośbą, żebyśmy stanęli na koniec sesji razem w tym składzie, w którym trwaliśmy przez te 5,5 roku i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Chciałabym również, żeby na tym zdjęciu była róża, jako symbol nieobecności pani Grażyny Głowackiej, o której myślę, że wszyscy pamiętamy, jako radnej, która wyznaczyła wiele ścieżek, wiele norm, którymi samorząd, nasz samorząd, nasza Rada podążała. Myślę, że tą pamięć o koleżance Grażynie mamy w sercu. Nie ma dzisiaj z nami również Jacka Szeszuły. Od kilku miesięcy choruje i też myślę, że to zdjęcie moglibyśmy mu przekazać i też mu podziękować. Szanowni Państwo, dużo mówimy dzisiaj o tych ostatnich razach. Ja zapewne w tym miejscu jestem po raz ostatni. I chciałabym zakończyć swoją wypowiedź takim cytatem, który sparafrazuję jednym z ulubionych moich cytatów. Rodzimy się, umieramy, a życia wciąż wystarcza. Jesteśmy radnymi, nie będziemy radnymi. Samorząd i powiat poznański będzie trwać. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Małgosiu. Drodzy Państwo, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Ja się przychylam do głosu i wniosku Małgorzaty, żeby rzeczywiście zrobić sobie zdjęcie. Jak najbardziej myślę, że tutaj przypomnienie postaci naszej nieodżanowanej koleżanki Grażyny, która włożyła ogromny wkład w tę kadencję i poprzednie kadencje. Będziemy o niej pamiętać. Jesteśmy z Jackiem Szeszułą. Życzymy mu powrotu do zdrowia, bo to wcale nie jest. Jacka pozdrawiamy. Także go i wiemy, i jesteśmy z Tobą, Jacku. Liczymy, że się za chwileczkę spotkamy. Życzymy Ci dużo, dużo zdrowia. Drodzy Państwo, ponieważ nie mam więcej zgłoszeń, pozwolę sobie zamknąć i poinformować Państwa, że porządek ostatniej Rady
szóstej kadencji został wyczerpany. Zamykam 61. sesję Rady Powiatu w Poznaniu. Dziękuję Państwu za udział. Wszystkiego dobrego.